Dobry wieczór Państwu, albo dzień dobry, w zależności od tego, kiedy Państwo będą nas oglądać. W każdym razie naszym gościem jest dzisiaj pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, dobry wieczór. Chciałem powiedzieć niestrudzony tropiciel politycznych afer i afer polityków, albo to nie jest to samo. Panie pośle, pierwsze pytanie. Powstała komisja, została przegłosowana komisja do spraw wyborów kopertowych. Prawie jednogłośnie zaskoczyło to pana? Nie, specjalnie nie, chociaż ta taktyka PiS-u się zmienia. Najpierw nie chcieli, później popierali, wcześniej bojkotowali, na komisji próbowali wydłużyć ten okres badania o kilkanaście lat, żeby w ten sposób sparaliżować pracę tej komisji, więc szczerze mówiąc nawet się na nich nie oglądam. Po prostu my mamy cel jasny, rozliczyć, uświadomić ludzi, którzy przez lata oglądali tylko na przykład media rządowe i w ogóle nie słyszeli jakiejkolwiek aferze, tylko słyszeli Für Deutschland codziennie 10 razy, więc ci ludzie dobrze jakby zobaczyli, jak PiS ukradł państwo, jak zniszczył nam instytucje w państwie, jak łamał prawo, łamał ustawy, konstytucję i wpisywał sobie bezkarność do ustaw. Jeżeli chodzi o tę komisję do spraw wyborów kopertowych, to mniej więcej wydaje się, że celem jej nie będzie wskazanie nadużyć, ale raczej odpowiedzialnych za te nadużycia, bo nikt tutaj już dosyć dużo roboty zrobił co do faktów związanych z tymi wyborami. Owszem, Najwyższa Izba Kontroli nawet w tym końcowym raporcie złożyła wnioski do prokuratury na konkretne osoby. To tak. Premier Morawiecki, tam wicepremier Sasin. Ale to jest o tyle istotne, aby pokazać opinii publicznej, co zrobił PiS, właśnie jak ukradł Polskę, ale z drugiej strony też taką, jak zbudował taką Polskę według PiS-u, to znaczy, gdzie łamał prawo, wyrzucał pieniądze w błoto i w tym wszystkim jeszcze był bezkarny. Ale też na przyszłość, wydaje mi się, to jest chyba ważniejsze, żeby żaden premier nie wpadł na pomysł, żeby organizować wybory na przykład przez Pocztę, albo przez Orlen, albo przez Lotos, bo przecież wyobrażam sobie, że oni by mogli równie dobrze przez Obajtka zorganizować wybory. No to byłoby możliwe dla nich, wszystko jest możliwe. Więc nie, mamy Państwo komisję wyborczą, konstytucyjny organ i to oni powinni to zrobić, a nie jakieś firmy zewnętrzne. Więc dlatego też ci, którzy to zrobili, uważam, że muszą odpowiedzieć. Jeśli dowiedziemy złamania prawa, to nie zawahamy się złożyć wniosków również do prokuratury. Zeznawać gotów jest, jak słyszymy, Jarosław Gowin, który de facto jego porozumienie zablokowało wtedy te wybory. Pan ma jakieś oczekiwania w związku z tymi zeznaniami? Czy to może być na przykład świadek koronny tej komisji? To może być ważny, to może być ważny świadek. To może być ważny świadek, bo świadek tamtych wydarzeń. Jednak on był wewnątrz. On był wewnątrz. I wiemy też, że jego ludzie byli zastraszani. Dzisiaj coraz więcej słyszymy i wiemy o tym wszystkim. Przez wiele miesięcy bali się też o tym powiedzieć, dlatego że byli po prostu najnormalniej w świecie zastraszani. A PiS miał służby specjalne, mieli organy takie, instytucje, które po prostu nawet całe rodziny potrafili zastraszać. Więc to może być ważny świadek. Może rzucić nowe światło w ogóle na tą całą aferę. I jeśli będę miał na to wpływ, to na pewno uwzględnimy ten wniosek przesłuchania Jarosława Gowina. Komisje śledcze to nie jest, jak wiadomo, żadna nowość. One było już ich sporo. I można powiedzieć, że doświadczenie z tych komisji śledczych jest dosyć umiarkowane, jeżeli chodzi o rezultaty. Ja pamiętam, że tylko komisja Rywina miała takie duże przełomowe polityczne znaczenie, ale pozostałe to były to raczej instrumenty polityczne. Nie obawiacie się Państwo, że te kolejne pójdą właśnie tą złą drogą? To jest tak. Komisje śledcze faktycznie były bardziej udane, mniej udane. Ta pierwsza faktycznie wywróciła rząd nawet do góry nogami i od wielu, wielu lat przez to też Lewica nie mogła trafić i wrócić jakby już na te same tory. Ale proszę zwrócić uwagę, że jednak te komisje śledcze dawały też taką możliwość, żeby ludzie, którzy to oglądali, sami decydowali, czy chcą tych polityków, którzy zasiadali na, można powiedzieć, ławie oskarżonych jako świadkowie. I często nie było dowodów na nich, ale oni już nigdy więcej się w polityce nie znajdowali.
Wydaje mi się, że komisje śledcze mają też za zadanie, oprócz tego, że składają wnioski do prokuratury, przyczyna na przykład do Trybunału Stanu konkretnego polityka, to jednak to uświadomienie społeczeństwa. I ja pamiętam bardzo wiele komisji, które może się nie zakończyły czymś dużym, ale za to ci politycy, którzy byli wzywani jako świadkowie, już się w polityce nie pojawiali. Więc ludzie są dość inteligentni. Oglądają, wyciągają wnioski i podejmują decyzje. Często głosując, bądź nie na danego polityka. Więc zobaczymy. Akurat w przypadku tych afer wydaje mi się, że będzie nieco inaczej. Ja będę zdeterminowany, żeby jeśli było złamane prawo, żeby ci ludzie odpowiedzieli za to. Czy pan uważa, że te komisje to będzie taka terapia tlenem prawdy, która dotrze zwłaszcza do, jak pan wspomniał na początku, tego elektoratu pisowskiego, który jakby nie miał świadomości tego, co się działo? Jedynym sposobem walki z kłamstwem jest prawda, po prostu. I to, że my z panem posłem Szczerbą nie mamy żadnego pozwu, świadczy o tym, że w dużej mierze właśnie, przede wszystkim, opieramy się na faktach, na dokumentach i przekazujemy prawdę. Oczywiście ta prawda nie jest pokazywana w tak zwanej rządowej telewizji, bo ona uderza oczywiście w rządzących, a rządzący nie lubią, jak się im patrzy na ręce, jeszcze nie daj Boże udowadnia ich winę. Ale cieszę się, to taka mała satysfakcja oczywiście, że kilku ministrów musiało się w tym czasie podać do dymisji. I to nie mówię tylko i wyłącznie o Szumowskim i Cieszyńskim, ale po drodze mieliśmy jeszcze kilku dyrektorów, prezesów i wiceministrów, którzy musieli złożyć rezygnację. Ostatnim jest wiceminister Żalek, który po tym, kiedy dowiedliśmy, że coś złego się dzieje w NCBR-ze, kiedy zablokowaliśmy wypływ 300 milionów na 17 trefnych projektów, to on zdecydował się, udzielił wywiadu jednej z komercyjnych stacji i powiedział, że w NCBR-ze faktycznie działa zorganizowana grupa przestępcza. I to powiedział tak de facto człowiek, który siedział w środku, wiceminister rządu PiS. Więc może to nie powinno brzmieć jak satysfakcja, ale jednak te kontrole poselskie, ta działalność, ta współpraca z niezależnymi mediami dały nam dużo, bo mogliśmy pewne rzeczy zatrzymać. Piątek to był taki dzień, gdy po raz pierwszy spotkał się przyszły rząd Donalda Tuska i to jest na 3 dni przed tym, jak inny premier wygłosi swoje exposé. Czy pan uważa, że dożyliśmy ciekawych czasów, ale pan uważa, że to już ten absurd jeszcze może być większy? Nie wydaje mi się, dlatego że ten drugi krok jest jasno zapisany w Konstytucji. My przegłosowujemy w Sejmie rząd premiera Donalda Tuska i tak na dobrą sprawę Andrzej Duda jako prezydent może wybrać tylko kolor długopisu. Nie ma już żadnego ruchu. To namawianie Andrzeja Dudy, że tu jest jakiś raport, z którego wynika, że Donald Tusk... Nie, to szczątkowy. Żałosny, absolutnie. Jakieś... Natomiast szczątkowy raport, który by miał świadczyć, że tutaj cały rząd nie może być zaprzysiężony, dlatego że jest w tym raporcie, jest po prostu kuriozalny. Ale to ja jeszcze chciałem do tego nawiązać, bo potem... No bo tam wokół tego kuriozalnego raportu dzieją się dziwne rzeczy. Znikają z niego treści, nie wiadomo kto je wykreśla, bo przecież ludzie z tej komisji Lex Tux zostali zdymisjonowani. No to chyba też jakaś prokuratura powinna się tym zainteresować. Tak, ale ta przyszła niezależna, bo nie ta Ziobry, bo ta umorzy od razu, więc śmieję się, bo to już naprawdę śmiech przez łzy, to wszystko, co się działo przez te 8 lat, bo wiedzieliśmy, że jak się prokuratura czymś zajmie, no to w przypadku partii i ludzi partii rządzącej to umorzy, a w przypadku oczywiście ludzi, którzy patrzą im na ręce, to... Będzie drążyć. Tak, drążyć, wszczynać natychmiast. Natychmiast, bez zawahania. Ostatnie pytanie, panie pośle. Posła Jońskiego w jakiej komisji zobaczymy? No, kopertowej, tej pierwszej. Tak? Jako przewodniczącego, czy jeszcze nie wiadomo? To się okaże. We wtorek będzie decyzja, ale na pewno kopertowej. A jeżeli pan będzie członkiem tej komisji, to będzie pan dążył do tego, żeby ona jeszcze w tym roku rozpoczęła pracę, czy... To jest tak, że ona rozpocznie pracę w tym roku, bo musimy ustalić nie tylko prezydium, czyli kto będzie przewodniczył, ale musimy również ustalić w moim przekonaniu plan pracy. Dwa, wystąpić o wszystkie dokumenty z prokuratury, z Poczty Polskiej, z PWPW, z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To nie trwa 2-3 dni, wiemy, że też będzie obstrukcja i te dokumenty będą szły, ale ja uważam, że przesłuchania, czyli to, co ludzi najbardziej interesuje, mogłyby się rozpocząć gdzieś jeszcze przed połową stycznia. No bo też trzeba powiadomić z odpowiednim terminem, ale ja jestem zdeterminowany, żeby ruszyć szybko. Mamy okres świąteczny, sylwestrowy, więc oczywiście to nie służy temu, ale od razu po tym okresie mogły być pierwsi świadkowie i myślę, że
mamy już pewien pomysł, jak to zrobić. No, ale czyli niech... na początek, do końca roku formalności. Tak, dlatego, że musimy to zrobić. Mhm. Samo wystąpienie do, bo jednak były wnioski do prokuratury NIK-u i są sygnatury akt, za czym zostaną przesłane. Wyobrażam sobie, że część może być oklauzulowana, więc będziemy mogli tylko szczytywać kancelarii tajnej. To wszystko chwilę trwa. Jak dowiadywałem się, to w innych przypadkach nawet miesiąc czasu sąd czy prokuratura wysyłała i przesyłała te dokumenty, więc no ale już nie czekając na wszystkie dokumenty, my możemy coś zrobić, więc dlatego myślę o tym, że jeszcze no, czy też na początkowych tych, na początku stycznia byłby już, mógł być zaproszony ten pierwszy świadek i kolejni, więc zobaczymy, jesteśmy zdeterminowani. Nasz skład trzyosobowy, co prawda, ale jest taki dość prężny, bo jest Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu, obecny poseł, i Magdalena Filiks, też znana z, tak, z tego, też doświadczona, że ciężko. Ciężko doświadczona, ale też potrafi patrzeć władzy na ręce, za co niestety zapłaciła największą cenę, tak, ale jest zdeterminowana też, żeby rozliczyć to towarzystwo i zbudować z nami uczciwe państwo. I zrobimy to. Mhm. I ostatnie pytanie. Oczywiście te przesłuchania będą publiczne, ale nie obawiacie się, jak wy to chcecie rozwiązać, żeby przesłuchania tych komisji nie nakładały się na siebie, bo będą trzy na początek, dlatego żeby też ludziom się to nie zaczęło. Tak. Po pierwsze, one będą prężnie działały i dość szybko. To nie będą lata, tylko raczej kwartał, 3-4 miesięcy. Pewnie Pegasusowa będzie dłuższa z uwagi na specyfikę. Tak. Po drugie, chcemy zacząć kopertową, rozpoczynamy, można powiedzieć, z początkiem stycznia, a kolejna będzie z końcem stycznia i nie będą tego samego dnia, więc będziemy szli dwutorowo, ale też nie będziemy chcieli, żeby one się nachodziły. Natomiast też nie mamy czasu, żeby czekać, jak się jedna zakończy i kolejna rozpocznie, więc myślę, że zrobimy to tak, żeby ludzie mieli czas i mogli obserwować i zobaczyć. Przede wszystkim ci, którzy tego nie widzieli, bo ja czasami byłem na spotkaniach, gdzie jak opowiadałem o tych aferach z Michałem Szczerbą, to oni otwierali oczy i pierwsze słyszeli, więc pewnie tak wielu po raz pierwszy zobaczy w tej telewizji tak zwanej rządowej, a za chwilę mam nadzieję niezależnej, publicznej, że no coś złego się działo w tym państwie i ktoś za to odpowiada. I taki jest cel. Więc zobaczymy, poczekamy. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.